Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. 12 października 2020 roku. Buty, gumofilce. Buty, pumy, trochę filcu, trochę gumy. O, to. Idealnie. Będzie? Pal pan potwora. Będzie. Dobra. Beret ciągle, bo to może spaść. Pal, raz się żyje. A! No i odpalił, proszę Państwa. Będą marchewy? Za mało doktora wlałem. Oho. Zarąbiście, panie kochany. Wracam na saluny. Dobra. Pasy się tu zapina? Jak znajdzie. Jedynka jak w Kenworthie do tyłu, kurde. Dobra. Szybiegowy. No i jedziemy, proszę Państwa. Kamil, po raz kolejny. Przed chwilą nagraliśmy Malucha 8-8 rok, a teraz wsiedliśmy do króla. Tak jest. Do króla polskich dróg, czyli Żuka z rocznika 82. Rocznik 82. Starszy ode mnie. I ode mnie. A, myślałem, że będziemy zmieniali, ale nie zmieniamy. Zaraz będziemy zmieniać. Wow! Wiedziesz, panie? Gdzie mnie chcesz wywieźć? W ostatnią drogę chyba. No, skuczka w takim żuku to jest, myślę, od razu. Dziękuję, do widzenia i... Nie jest tak źle. Czekaj, bo trzeba zacząć hamować, kurde. Czego oni się śmieją? Ci, co tu idą? Nie wiem. No coś palili? Przecież nie z Żuka, nie? No.
proszę Państwa, wygląda jazda Żukiem z 82 roku. Jest głośno, ale powiem Ci, że jest bardziej miękko niż moim Chevym z 54. To są w sumie... Nie znasz się na samochodach może. A, to najwyraźniej. No. Paka u Ciebie większa. O, wiesz co, musimy pozdrowić Marka z Tomaszowa, bo Marek też ma takiego Żuka. To jest skrzyniowiec, tak się mówi, nie? Pozdrawiam Marka z Tomaszowa i współczuję mu zarazem. Ale z Markiem się umawialiśmy na spotkanie, żeby porównać mojego Chevy'ego z jego Żukiem, bo nawet kolory mają bardzo podobne. Teraz jeszcze zarejestrował sobie na żółte blachy. Ale do Twojego żółte blachy by nie pasowały, za cholerę. On musi zostać takim hamem po prostu do takim, roboty. Takim robolem typowym, tak. Nie? No, to jest właśnie piękne w nim. Że on jest świeżo wyrwany po prostu z pracy, nie? Podobnie przyjechał w piątek, a w środę jeszcze pracował ktoś tam u mojego wujka. Także był aktywny do końca. No jest aktywny nadal, tylko teraz no to już taka emeryturka pewnie, nie? Go tutaj czeka. No tam. Nie mam pomysłów jakichś na niego mocnych. No, wzbudza zainteresowanie. Chciał, nie chciał. Dojechaliśmy, zaraz posłuchacie bardzo ciekawej rodzinnej historii na temat tego samochodu. Kocyk złożony. Podnosimy wykładzinkę celem szybkich czynności serwisowych. Czekaj, ty, bo tego papierocha już masz, to jeszcze beret załóż. To będzie jeszcze lepiej. Gumowce też? O, proszę bardzo. Tak. Rozchodzi się zasadniczo o to, że przygasa na zakrętach. Już powinno być cacy, kurwa. Teraz Kamil dokonał naprawy. Idziemy na autobus chyba, co? Akurat, no. Już lepiej. Mamy to? Mamy to. Tak się prezentuje silnik Żuka od przodu. Jest patynka. Buteleczka. Jest butelka po sprajcie albo po czymś tam, nie wiem. Po czym? Nie widzę. Spokojnie, spokojnie, zaraz zaczynamy gadać. Nie niecierpliwcie się, tutaj mamy tabliczkę znamionową.
No dobra, to co panie? Zaczynamy, nie? Stań proszę tak, żeby był w tle jeszcze nasz żuk. Powiedz Kamil. Zasłonię go. Co to za sztuka, jak on do ciebie trafił i co to za historia? Historia żadna. Żuk 82 rok. No. Dostałem go od wujka. Nie od tak... wujka, który używał go? Codziennie tak naprawdę go używał systematycznie w przydomowym takim małym zakładzie ślusarskim. I sobie jeździł. A od wakacji jest u mnie. Nie mam na niego pomysłu. Podoba mi się w takim stanie, jaki jest. Taki chamski robol. Nie? No on taki powinien zostać. No to taki jest w nim właśnie fajne, no. Że widać te wszystkie ślady walki na nim. Miałem go dostać po śmierci wujka, ale wujek nie mógł wytrzymać. Musiałem go zabrać. Ale to zabrzmiało. No. Wujek nie mógł wytrzymać. Nie no, chcę spokojnie chyba żyć. Bez żuka. Bez żuka, no. Chociaż pytał niego, dzwoni nieraz. No na pewno. Zagada. Kawał życia od 96 roku. Tak, z nim jeździł, nie? A jak on jest taki, tak jak wyjechał z fabryki, czy to... Nie, to słuchaj, on przeszedł szereg modernizacji wszelakich. Co kto umiał, co było potrzeba, tak było zrobione. Nie jest to żaden oryginał na pewno. Wypacykowany, wychuchany. Paka była robiona samemu. Są wyższe burty, na trzy strony jest otwierana. Resory są chyba 13-piórowe, bo ich kiedyś liczyłem. Poczekaj, ale to najpierw tą pakę zobaczmy. No. Paka, zobaczcie, jakie tu są fajowskie. Są ograniczniki nawet. Są ograniczniki, ale to jest wszystko tak fajnie wydziubane, pozalewane jakimiś pewnie olejami, nie olejami, wszystkim, co tutaj było wożone. Widać ślady 30-letniej historii takiej, nie? Dokładnie. No i paka jest na drewnianych legarach położona. No właśnie. To też patent mojego wuja. Czyli żuka można też modernizować piłą. No, w drewnie był robiony, no co tu dużo mówi się. No tak. Światła to chyba mamy całkiem świeże. Wiesz co, światła były tu od zawsze, ale to są z jakiegoś traktora założone. Aha. To co było, to tam wujo założył. Dobra. Rejestracja CMG, czyli... CMB. CMB, przepraszam. Hełm. Z hełma przyjechał na lawecie, co prawda, bo nie było odważnych, żeby do niego wsiąść, taki kawał jechać 600 km. 600 km. No. Nie chciałeś żuczkiem sobie przejechać, nie tego, śmignąć? Nie tego dnia akurat, kurde. I tak. Okej. Przejdźmy, Kamil, tutaj obok. Opony są takie, no, nadające mu jakieś dzielności pewnie terenowej, ale z tego nie korzystasz. Offroadowe. Wiesz co, te opony są od zawsze, one mają na pewno ze 30 lat, ale nie są jakoś mocno sparciałe. A to jakieś 100 mile? Gdzie to jakieś ruskie opony są, wiesz? Nie wiem, coś tu się... No name już teraz są. Aha. Tu coś jeszcze jest napisane, ale... Ale to nie są opony firmy Tubeles. Tubeles, kurde. To jest dętka normalnie, nie? Ale powiem ci, chciałbyś widzieć minę Barbera, jak podejrzasz pod Barbera w centrum Gdańska szukiem. Jak człowiek. Wchodzisz do środka, mówisz dzień dobry. Zdejmujesz beret. I mówisz, że pakiet kombo chcesz zamówić, kurwa. Facet nie wie, co ma robić z to. A to już przerabiałem. Tak. Podłoga, zobaczcie. Zabezpieczona czymś tutaj była. No, ale to wszystko już się rozsypuje niestety. No, czy się rozsypuje, to powiem ci, że nie powiedziałbym. Wiesz co, ramę trzeba byłoby się pobawić od nowa. A Kamil, czy ta rama to jest taka żukowska, czy... Wiesz co, wujek kupił tego żuka w proszku i na podstawie tej ramy sam zbudował ramę. Po kawałku mierzył, docinał. Sam, osobiście? Sam, tak. No to szacun. Tu wymieniał, spał. No wujek taka złota rączka jest. Tak. A słuchaj, jest szansa, że wujek nas ogląda? Na pewno nas zobaczy. No to pozdrawiamy wujka. I musimy chwalić teraz. Wujek, wspaniały samochód. Pozdrawiamy. Wujka Piotra. Wujka Piotrka. Z hełma. Z hełma. Pozdrawialiśmy już ciocię Lucynę dzisiaj. Tak jest. Teraz wujka Piotrka. Cała familiala będzie. Dobrze. Nie wiem, co tu za bardzo o nim mówić, no bo... No czekaj, wjadę tutaj. Pokażemy go od spodu. Żuk jaki jest, każdy widzi. Zobaczcie, jakie są detale. Tutaj wszystko do siebie pasuje w tym samochodzie. No, jak cholera. Tak. No ale widzisz, mówiliśmy, że jest w stanie rozsypki, a tutaj widzisz, doły, wszystko. No te doły się... To się nie ten, bo przeważnie to tu już prawie... No właśnie, te doły się jakoś trzymają. Bo w latach 90. była ta kabina odbudowywana. Aha. To mówię, było z 90% blach kupowanych w Lublinie, w FSC. Okej. No i tak to było spawane. Jak się dało, tak się zrobiło, no. No wiesz, no to... Ale na to nikt nie zwraca uwagi, to auto było do roboty, tak, i ono pracowało sobie.
raz mniej, raz więcej, ale było cały czas jeżdżące, tak? Coś zawsze dźwigało, coś woziło, no i było zawsze garażowane, dlatego może... Aha, i to dlatego może on nie ma tylu... Nie jest za piękny, ale też nie jest jakiś... No, ale nie jest taki, żeby go na szufelkę zamieść. Na szufelkę, no. Zobaczcie, przód. Zamknijmy może machę, to bo tak bardziej spójnie ten dziobek będzie wyglądał. Tą spasowaną maskę? No właśnie, pokażemy jak jest spasowana. Chociaż to myślę, nikogo z widzów nie zdziwi jak jest spasowana ta maska. Czekaj, muszę poprawić ty. O, teraz to tak. O. Teraz jak? Proszę bardzo. Cyk, to się ułoży. Ślady napraw. Nie, to się skruszy tak i odpadnie samo. Wiadomo. On mógł być malowany jakimś wałkiem albo czymś tam? Wiesz co, on był malowany kilka razy metodami przeróżnymi. Chałupniczo-garażowo, tak, stodołowymi? Ale zawsze był na szaro malowany. Kieruneczki. Felgi takie, wiesz, jakby ktoś sobie takiego customika robił, nie? Wiesz. Ze smakiem, bym powiedział. Nie ma to tamto. Tapicerka, widzicie, przykręcona. Wszystko się trzyma. No i co? Zobaczcie ten stan. A? Wcale nie jest tak źle. Trzyma się kupy, wykładzinka jest. Kocyk oczywiście jest. Podłoga jest gdzieniegdzie. Gdzieniegdzie jest podłoga. Nie, no jest przecież. No, co to z tamtej strony go trochę tam reanimowałem, bo była dziura. Ale już jest zrobione. Tutaj sobie coś żyje? Nie, jeszcze chyba nie. Ale jest bardzo fajnie na to popatrzeć. Kamil, te fotele to są z niego, czy to są fotele? Wiesz co, to są z Żuka fotele, ale kupiłem je z takiego, co szedł na rozbiórkę ze straży pożarnej. Aha. Miał chyba 16 tysięcy przebiegu, bo to były takie fotele, że sprężynami mogłeś hemoroidy drażnić. I musiałem się ich pozbyć. Także fotele wymieniłem, no i kierownicę wziąłem, tą grubszą, inny nie miałem. Ta cienka leży na pasie gdzieś tam. No właśnie, ona, widziałem ją tam. Ale ona taka sfatygowana, już mocno połamana, powygnięta na wierzch. Powiem ci, że nie wiem, czy by mnie jednak nie włożył. Co, jak mi się to by pasowało, nie? Tak, i powiem ci, to jeszcze bym chciał odmienić. To tam jest szybka akcja, jakąś kierowniczkę. Bo ta kierownica tutaj, no tak mu trochę jakby tak, no jak pięść do oka, nie? Tak naprawdę, do całości. No. Tak się prezentuje kabinka. Zobaczcie Państwo, są słoneczniki już wyrosły, ale to sztuczne, nie? Temperatura już opadła, czy nie? Zaraz zobaczymy z tamtej strony. Zobaczcie, tutaj Kamil wszystko wysprzątał. Tak. Jest miotło. Porządek jest do nagrania zrobiony. No. Kocyk. No i są gumioki. Gumofilce. Buty Pumy. A, Pumy. Trochę filcu, trochę gumy. No klasyka. Proszę bardzo. Polska produkcja. Oczywiście. 100 mila? Właśnie nie wiem. Myślałem, że 100 mil, ale chyba nie. Bukpol, czy Łukpol. Z Michelinu może. Z Michelinu. No. Jesteśmy. Co tutaj wystaje, panie? Przyspieszacz mocy. Pompka paliwa. O, tu jest, możesz sobie popumpować. Zobaczcie. Jak ci mało podczas jazdy. Fabryka na to nie wpadła, nie? A wujek tak. A wujek wpadł. I mamy. Gdyby Żuk był nadal produkowany, to kto wie, czy by tutaj... To trzeba było patentować pewnie. No. Opuszczamy kocyk tak, żeby ładnie było. Zamykamy drzwi i zobaczymy z drugiej strony. O, jeszcze raz, panie. Dźwięk jest fajny. Podoba ci się? Kurde, jak to spasowane jest wszystko. No, nie ma to nogami, kurde. Nogami, stopami, no. Dobra, idziemy z drugiej strony. Roztwórz pan, to zobaczymy, co się tu kryje. Gaśnica. Tak, na podorędziu. No. Blisko, na wszelki wypadek. Lepiej uciekać, jak gasić chyba. Zegarki. Mera Poltik, proszę państwa. Ale nie ma napisów, nie? A w Warszawie były jeszcze napisy. Nie wiem. Pamiętam, tam chyba było coś napisane na tych zegarkach. No tak czy siak, bardzo miły dla oka wygląd. W syrence, nie? Też tego typu były te wskaźniki. To wszystko do siebie zbliżone jest. Oczywiście, że tak. Rękawice. No to bez tego to nie ma co wyjeżdżać nigdzie. Każda podróż. Zawsze coś trzeba do czegoś łapę wsadzić. Ale zakładasz od razu, czy czekasz, aż trzeba będzie? Różnie, zależy jak zapali. Tutaj fotel, kedra się, kurde, rozwaliła.
To trzeba do tapicera jechać z tym. No zaraz jadę. Jak najszybciej. Już pędzę. Pokażmy, Kamil, tą. Tu jest ta kiera, zobaczcie. Powiem ci, że ja to bym ją montował. Taka wydzielona, wygryziona. Zwichrowana mocno, ci powiem, wiesz. Tam. Ludzie kamieniami we mnie rzucają, kurde, jadę. Jestem już w kabinie. Zobaczcie Państwo, tutaj jest blokada drzwi, żeby nikt go nie ukradł. Tak naprawdę. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Uda mi się. O, cyku, no. Cyk. Proste. I się nie zepsuje, nie? Przez następnych 30 lat. No nie, no ta kiera to panie, no do widzenia z tą kierą, no. Stara musi być. No to możemy bez kierownicy jechać zaraz. Albo bez kierownicy, no niedużo to zmieni. Nie, nawet kierownica nie pasuje do tego chamskiego wyglądu samochodu. No, za ładna jest, za nowa, no. Zdecydowanie. Tu sobie już jakieś nowe formy życia. Tak jest. Wchodzą do niego, on już się tak łączy z przyrodą, nie? Powoli. On jest biodegradowalny. On tak, nie? Tutaj to wszystko pójdzie, dokładnie go zeżre. Nic tu nie zostanie na dłużej. Taki ma być. Do strawienia. O, tu zobaczcie, jest jeszcze breloczek, a tu z jakimś Land Roverem. Proszę bardzo. Pieniądze. Jaki samochód, takie pieniądze, kurde. No i jakie Panie plany na ten samochód? Żadne. No ale nic nie będzie przewoził? Coś robił ostatnio? Co ostatnio woziliśmy? Robótka mu się trafiła, jakaś fucha czy coś? Z Michałem Sobieskim woziliśmy drzewo. Z pagerem? Z pająkiem? Pająk, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię i przy 40 wpadliśmy po oślizg. Żukiem, z drewnem. To jest... Od tego są żuki, no. Także trzeba hamować się z tą mocą, nie? Nie, tutaj dupa, to jak na pusto jedziesz, to dupa tak na boki nosi w tym samochodzie. Razy to wszystko jest wyluzowane na swój sposób. Te opony dosyć wysokie. Mhm. Także trzeba delikatnie. No tak, żuk jest takim samochodem, słuchaj, że w nim tutaj wszystko w sumie się no jakoś rusza, żyje tak jakby, nie? Powiedzieliśmy o tym podczas jazdy, że tu jak wjedziesz w studzienkę czy na coś, to czuć, że to wszystko... Wiesz, też dawno nie był pod komputer podłączany, także to... Nie wiadomo, co tam mu teraz, no. Tak. No. No ale ciężko znaleźć gościa z komputerem do żuka, nie? No właśnie. Już nikt Commodore nie trzyma, kurde. Commodore, kurde. Jak się nazywa? Odra chyba. Odra. No to będziemy się zbierać, nie, Kamil? No, pomału jedziemy. Pomału. No to cyk. Zamykaj, panie. Palimy. No pewnie.
biegi wchodzą? O, elegancko. Elegancko. Ale jedynka jest... Możesz to... zupę mieszać, kurde. Jedynka jak w Kenworthie do tyłu, nie? To teraz jakąś trójkę teraz mamy, tak? Tak. Tutaj na dobrą sprawę to tylko dwójka i trójka wystarczy w tym samochodzie. To jedynka jest strasznie krótka. No i co się wrzuci, na tym pojedzie. Regulacja? Tak. Nie, nagle się zrobiło paliwo, paliwa zero i temperatura na maksa. Albo mu przejdzie, za tydzień będzie już inaczej. Co tydzień ma jakieś? Tak. On pokazuje temperaturę z zeszłego tygodnia, tak? Po godzinka. Do setki też ma tydzień, nie? O. Coś koło tego. Ciekawe, czy byś setkę jeszcze w ogóle osiągnął. Nie ze mną, na pokładzie. Dojechaliśmy, panie. Nawet. O Jezus Maria. O, kabelki, dobra. Następne kluczyki zawsze szykować. Kamil, kończymy, nie? Z Żukiem. Jeszcze mam nadzieję, zrobimy dzisiaj szybką rundkę twoim 125P. Możemy. Bo ostatnio jak nagrywaliśmy, to pogoda się skiepściła i w ogóle światło było gorsze. Trochę przybrudny samochód, ale... Nie zauważyłem tego, powiem ci, jak już byłem w garażu. Słuchaj, szacuneczek. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wujka. Wujka Piotra. Wujka Piotra. Jego i kole. Żuk żyje, jakby co, ma się dobrze. Do zobaczenia w następnym odcinku z Fiatem 125P. Niech będzie.